Klienci w Polsce i użytkownicy sieci internetowej na świecie używają tych danych na swoich sprzętach mobilnych coraz więcej. To nie jest wzrost powolny, to jest bardzo dynamiczny wzrost i my sami na naszych konsumentach, naszych klientach widzimy, że ten wzrost jest dwukrotny w ciągu roku. W zasadzie mówi się o tym, że branża telekomunikacyjna już w 2020 roku prawie 2/3 swoich przychodów będzie generowała z przesyłu danych wyłącznie. A to znaczy, że założenia związane z transmisją, z wykorzystaniem danych o telefonach komórkowych, iPadach i tabletach będzie tylko rosła. W tej chwili sieci komórkowe starają się zachęcić konsumentów do zakupu swoich usług poprzez tak zwaną walkę gigabajtową. Niekoniecznie zdając sobie sprawę z tego, że konsumenci często nie rozumieją, co ten gigabajt tak naprawdę znaczy. Wiedzą tylko, że 5 jest więcej od 2, a 10 od 5. Natomiast nie znają swoich potrzeb, nie wiedzą, jak dużo tych danych tak naprawdę na co dzień zużywają, ile potrzebują tych danych na swoich sprzętach mobilnych. My chcemy w tej chwili, wchodząc na rynek z ofertą SuperNet, chcemy zaproponować klientom również bardzo atrakcyjne pakiety danych, łącznie z możliwością posiadania oferty Unlimited, ale w formule, która pozwoli im najpierw zdefiniować tą potrzebę, jeśli chodzi o użytkowanie danych na swoim sprzęcie mobilnym. Także postaramy się tą ofertę w zasadzie uszyć z klientem na miarę. Będziemy pytać klienta w bardzo prostym mechanizmie, który będzie dostępny dla naszych klientów, naszych konsultantów już od końca miesiąca, w jaki sposób używają telefonu komórkowego. Czyli czy na tym telefonie komórkowym słuchają muzyki, czy na telefonie komórkowym sięgają do poczty, czy używają aplikacji internetowych, czy telefon komórkowy zastąpił gazetę, czy telefon komórkowy zastąpił telewizor, czyli na tym telefonie komórkowym ogląda się filmy, ogląda się wideo. I w ten sposób klient, odpowiadając na parę prostych pytań, definiuje swoją potrzebę. Ona jest przeliczona na liczbę gigabajtów, którą powinien mieć na swoim telefonie czy na swoim tablecie. Z możliwością stałego rozwoju wielkości paczki danych, którą klient będzie mógł w odstępach dla siebie ważnych, czy takich, jakie wybierze, rozwijać.